Hej, 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 witam wszystkich bardzo, ale to bardzo cieszę w kolejnym odcinku z GTA 5, odcinek drugi. I co, lecimy dalej, rozpoczynamy w momencie, w którym zakończyliśmy ostatnio, czyli w tym domku Franklina. Ostatnio mocna dyskusja się... Nie było tej sytuacji. Ostatnio mocna decyzja się wywiązała między mną, a niektórymi moimi ziomkami. Otóż tak. Muzyka z gry, bo o tym teraz chodzi. Boję się o prawa autorskie, bo na przykład ostatnio wiecie, czy tam poleciał Travis Scott i tak dalej. I myślałem, czy czasem tanie tej muzyki nie wyciszyć. Ale są fragmenty, w których... Czekajcie, sobie tutaj może... O, może nie chcecie przy takim mniej więcej głośności. I co? Ja po prostu podjąłem jedną ważną decyzję. Otóż gdy jakby... Otóż inaczej, gdy po prostu muzyka będzie... sprawiała jakiekolwiek problemy, to ja ją po prostu wyciszę. Póki co nie sprawiała tam żadnych problemów i co, i tyle, ale tak może tak się mimo wszystko dziać, ponieważ wielu tutaj artystów takich prawnych, o tak to mogę nazwać, strasznie copyrightowych, ma tutaj swoją muzykę mniej więcej w tym radiu, coś tam Fruity, coś tam z czekiem. To jest nowe radio, którego nie było wtedy, kiedy ta gra wyszła. Ale wydaje mi się, że nikogo to nie dziwi. Ponieważ wtedy tutaj chyba było trochę mniej radii niż wtedy, ale dobra. Ono tutaj ciągle do mnie gada jakieś głupoty. Chętnie bym ją zabił, ale nie mogę nosić broni w kryjówce. W ogóle chyba nie mam za żadnej broni, trzeba jakąś broni, sprawdźmy to. Chodzimy z chałupy. Nie, dalej zero broni. Oj, oj. Dobra, mam naszą... Smeo do nas dzwoni, okej. The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Okej, dobra. Tak, tu ma kontakt w S. Kontakt w S, tak. Uda się na miejsce, aby dostać misję od Simeona. Oj, Simeon. Też postać w grze, którą pamiętam. Z którą co prawda za długo nie zgościmy. Nie zagościmy, to postać... Ta postać na długo nie zagościła nas, ale dobra, to nieważne. Ostatnio, gdy nas pocisnął Lamar w legendarnej misji, postanowiłem, że dobrze by było pójść do fryzjera. Ponieważ ja bym nie chciał, żeby mnie wyzywali za moją... Jak on to powiedział? Już nawet nie pamiętam, coś tam, nie pamiętam dokładnie. Jedźmy do fryzjera, zmieńmy sobie fryzjerę, chociaż nie wiem, czy mi w ogóle na to stać. Czekajcie, nie, pod tym się sprawdzało. Mam 328 dolarów. Więc nie wiem, czy na coś tam starci. Dobra. 100 km, więc za spokojnie wtedy przejedziemy. Jest to dość niedaleko. W sumie nie aż tak niedaleko, miałem tam trochę bliżej fryzjera. Dobra, rąbać to. Franklin akurat możemy się tutaj trochę przewieźć, ponieważ on ma... Nim się po prostu przyjemnie prowadzi. Co prawda jeszcze nie miałem okazji prowadzić innym postaciom oprócz Franklina. Nie miałem Michaela w prologu, ale wiecie. Ale to dopiero początek. Jeszcze nawet tutaj Franklina, Jezu, Michaela nawet jeszcze tutaj nie poznaliśmy. No na pewno w tej wodzie będzie ciekawe z tym poznawaniem postaci. Ja się szczerze nie mogę doczekać tego, co się tutaj będzie działo. Dobra, tutaj obok fryzjer. Na spokojnie. Tutaj się zmieścimy między tym a tym. Ta umiejętność się po prostu taka przyjemna. Dobra, wysiadamy. To jest fryzjer, którego nie pamiętam. W sensie lokalizacji tego fryzjera. Więc dobra. Siema. Okej. Haircuts. Fryzjer wita. Usiądź i wybierz fryzurę, która ci się spodoba. Okej, dobra. Ziomek ma fryzę. Hola. Dobra. Co mogę sobie tutaj zmienić? Zobacz, mam tutaj brody. Tak, brody oczywiście pamiętam. I fryzury. O, trzy paski. Boczne zagony. Okej. Okay. Nie no. Co jakieś tutaj wycinki? Nie wiem, czy to by się przydało. Balkoczyki, tak? To jest wasty, tak? Czy jakieś tak to się nazywa? Albo charakterny, jaki po prostu na łyso. Nie wiem. W sumie te trzy paski wyglądają w porządku. I są chyba najtańsze. Jeszcze są te węże. To jest... Kto coś takiego nosi? Ja nie wiem. To wygląda jakby ktoś zrobił tatuaż na głowie. Dobra. Jaski też w ogóle jakieś dziwne. No...
To afro bym sobie wybrał, ale czuję się jakoś dziwnie, to nie pasuje do Franklina. Bujne za 0 dolarów, co jest? Zobacz, to najdroższe, te warkoczyki. Ale my tutaj polećmy tutaj trzy paski na adresie. No. Dobra, 28 dolców. I co? Brot, póki co nie będę patrzył. Wydaje mi się, że będę zmieniał fryzurę z tym, jak będą się rozwijać nasze postacie. Bo póki co te trzy paski, wiecie, taki. To frak jest takim typowym kurdysiankiem z osiedla. Wydaje mi się, że teraz nie pasowałoby, jakby sobie pieprzył przed nim warkoczyki na pół głowy za 128 dolarów. Menele belej. Się w Los Angeles, ale on. To jest wzorowane LA, więc wszystko się tutaj zgadza. Dobra. Mapę coraz bardziej sobie tutaj odblokowujemy. Mi się to podoba. Wracajmy do Simeona, o którego byliśmy w poprzednim odcinku. Ponieważ on ma tutaj dla nas jakieś zadanie. Lećmy. Dobra. A, jeszcze jedna sprawa. Otóż za niedługo nam się odblokowują te misje poboczne nieznajomi dziwacy. Jakoś tak to się chyba nazywa. I ze względu na to, że ja będę jakby chciał skończyć tę serię. Nie dobijając 50 odcinków, o tak to powiem. Po prostu. Czekajcie. Tak, oczywiście poznałem tutaj głos DaBaby'ego. Razem z Megan Thee Stallion, tak, to jest ta. Oj, tutaj będą wszystkie trapowe hity na radio. iFruit. Tak, to jest iFruit, coś tego typu. Dobra. Wracamy do Simeona, wracamy do miejsca, w którym byliśmy poprzednio. Nie musi się doczekać, aż tutaj odblokujemy sobie inne postacie oprócz Franklina. Póki co mamy tylko Franklina. Jeszcze nie mamy. Oj, moja postać zginęła na samym dole, widzicie. Wygląda świetnie? Wygląda świetnie. Dobra. Jesteśmy już tak blisko. Na spokojnie. O, ja tutaj pamiętam Simeona. Choć na długo z nim nie będziemy chyba pogodzeni. Nie pamiętam dokładnie. Opóźniony zapłon tam przed chwilą był widoczny. Ale fura. Dobra. Siema. Dobra, wchodzimy. Siema, mordo. A, tu jest, dobra. So good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to Aha. you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, niggas. I te klapki. What's up, Nenobi? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get you mean, us. Fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When the shit's on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say winner. Maybe next month. Fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Oh, he bought. Franki ma w dupie tego pracownika miesiąca. Aha. No właśnie, co ty gadasz, stary? Już krytykujemy trzy paski, Lamar.
Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Nigga, I don't give a shit. There's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. O kurde, czekaj. We okay, I ain't so sure about that. Yeah, step up. Nigga, of course this dude real. Who else gonna have to request surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub. Okay, move chill. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it. Sej, do te mieszanki sobie Lamara są takie niesamowite. Uwielbiam tę postać w tej grze normalnie. He's a funny dude, though, huh? It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You're a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some job for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Debilu! Boże, jak denerwują ci te postacie. Dobra, nie mów Lamar, mów Lamar. Masz, że to na tyle już z gadanki. Chyba tak. Dobra. Jesteśmy na miejscu. są. Dobra, podwożę za Lamarem. Tą misję też chyba pamiętam. Zobaczmy. Mainer kolejny. Okej. Okay. A no właśnie, bo z kamery to nie zapomniałem. Tak, zapomniałem z kamerą. No, dobra, nieważne. Z kamerą jedna sprawa była, o której gadałem ostatnio. Zapomniałem o tym powiedzieć na początku odcinka. Dobra, teraz szybko powiem. Otóż tak, z kamerą pierwszoosobową zadecydowaliście na ludziach Grajna, że lepiej było, gdybym nagrywał tę serię w kamerze pierwszoosobowej. Trzecioosobowej. I jak na mnie też jest to dobry pomysł, bo nie chcę już tak szerzej grać na pierwszoosobowej. I co, po prostu lepiej wszystko widać, ale czasami może jak będzie jakaś strzelanina, się przełączy na ten kot. Nie no, zostawię kota. Okej. Przeszukaj garażę. Coś czuję, że chyba w tym będzie. Jest największe, więc chyba logiczne, że będzie w tym. Trzeba sprawdzić się drugie chyba jeszcze. A. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oi, kopoty! No to rozpoczynajcie pierwsze. Nie no, pierwsze strzelanie na Kong Franklin. Dobra, rozpoczynamy. Pistoleci gówniane, póki co. Trzeba się zacząć spinać, kurde. Po karierze gangstera. Nyszkie, kurde. Za bardzo się wychylam. Kurde. Ten autem jest strasznie przyjemny, ale zbroi nie strzela się z tym autem aż tak dobrze. Dobra, headshotik szybki. Okej. Okay. Czekajcie. Jeboj. Dobra, to jest dobre. To jest za dobre. Dobra, ukryjemy się tutaj w tym miejscu. Dobra, pierwszy headshot. W sensie drugi, ale niech będzie pierwszy. Dobra. Lecimy. O kurde, strzela do mnie. Auto, ja pierdzielę. Umrę. Oj. Nie, przyjemnie się dzieje. Mogę tutaj umrzeć na każdej chwili. Teraz zregenerowało mi się tyle zdrowie. To jest właśnie lepsze od poprzedniej części, że to mi się regeneruje normalnie zdrowie. Kiedy ta 4 to nie miało miejsca chyba? Albo miało miejsce, nie wiem. Na pewno nie stałem teraz i Vice City. No coś teraz porobiło, kurde. Mam shotgun, którego nawet nie założyłem teraz. Okej. Okay. Ziomek ucieka z naszym motorem. Nie możemy na to pozwolić.
Jest tam, dobra, tam wiem, że się zregeneruje trochę. Dobra, wsiadaj, Lamar. Nie no, z jego tempem to wiecie. No, wsiadaj, debilu. Dobra, pora go dogonić, kurde. Ziemek ucieka nam od cyklu, więc wydaje mi się, że zabicie go nie będzie miał jakiś ogromny problem. Chyba, że jest... To i ten, Boże, co ja robię, to był jakiś ziomek na rowerze. Dobra. Cieka tymi, kurde, bąkami. Kurde, dobra. Panowane wszystko. To nie tak, że nie. To nie tak, że to nie jest opanowane. Na spokojnie, zaraz go dogonimy. Już jesteśmy w jego zasięgu. Kurde. Zapiję go, ole. Ole, poleciał kolega. Jeszcze go dobił ten jeden. I się wywalił, dobra, nie, ta gra jest piękna. Ja pierdzielę, dobra, wsiadamy na motor, jedziemy stąd. Czym prędzej. Okej. Ja za 80 vibe tutaj widzę. I ten ziomek uciekając przed nami słuchał takiej muzyki. Okej, niech będzie. Dobra, ale podoba mi się to, co tutaj odpieprzamy w tym GTA. Dobrze, że nie pamiętam tej gry aż tak dobrze, jak mi się zdawało, że ją pamiętam. Oj, oj. Jeszcze Lamar, strasznie. Tutaj będzie tyle charyzmatycznych postaci, które będziemy poznawać. O kurde, prawie się wydupiłem. Tyle zabawy będzie zgrabień, serio. Będzie fajnie. Dobra. Chyba wracamy do salonu, albo gdzie indziej. No, jesteśmy w pobliżu tego salonu. Albo w pobliżu naszego domu, w sumie nawet nie wiem, czekajcie. Nie, bo salon jest po lewo, więc... nie chodzi o salon. Chyba lecimy do naszego domu w takim razie. Ja nie wiem, w sumie gdzie lecimy. Dobra, przejechałem pierwszego człowieka jadąc na motorze oczywiście. Bo już paru przejechałem chyba na aucie. Oj, zabijaj cywili. Ten Ragdoll jest taki przyjemny w tej grze. W ogóle GTA V jest tak wszystko idealne. Aha. Przyjechaliśmy się z nim tutaj spotkać, z tego co widzę. I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You think klapka? Fucking moron! Oj, oj. Odblokowana aktorka. Aktorka? Aktora w trybie reżyserskim. Dobra. Misja konfiskata wykonana. Lecimy dalej. Dobra. Chyba zostaną tylko Simeon. Albo misja oznaczona znakiem zapytania. I tak, i to są misje poboczne, które ja raz na jakiś czas będę wykonywał, ale nie zawsze. Więc zaraz, pojedźmy sobie do tej misji, żeby zrobić tutaj jakąś różnicę od Simeona i jego tej misji, nie wiadomo jakich. Dobra, pojedźmy sobie do tego, zobaczmy co jest znajomych i dziwaków. Jest. I chcę się schylić w pojeździe. Tańczymy tam, czekajcie, do muzyki. Dobra, tego nie wyglądało, jakby do muzyki tańczył. Dobra, jesteśmy blisko. Okej. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'm gonna show you. Come on. Okay. No to lecimy holować chyba pojazdy. Poczekajcie, krótkie cięcie. Kurde, zatrzymam grę. Czekajcie. Aha, chyba mi się w tej chwili zawiesiło sterowanie w grze. Poczekajcie, szybkie cięcie. Okej, jestem z powrotem. Coś się ostro zacięło, nie wiem zbytnio o co chodzi, ale dobra, lecimy dalej. Bez żadnego przedłużania. Wszystko się nagrywa bardzo dobrze, więc nie ma tutaj narzekać. Dobra, lecimy dalej. We both know you always get sweet on me.
Jackson, Franklin, Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for... Co się dzieje? Wiecie co? Krótkie zdjęcie, bo to się dupczymy z tą grą. Okej, okay, wróciłem już, no dobra. Coś się mocno przed chwilą zdupczyło z grą. Ale dobra, już jest wszystko dobrze. Po prostu Patek on nie do końca odmówił posłuszeństwa. Ale dobra, już jest wszystko git. Możemy grać dalej. Dobra. Czyli pomagamy, wracając do tego, co się tutaj działo wcześniej. Pomagamy jakimś blacharzem. Która, kurde, ewidentnie... Mówi, że tutaj nie jara, jara, tak, coś tego typu. Dobra, będziemy chyba tutaj holować auto, jeżeli dobrze rozumiem. Jeszcze nie wiem, co do końca będziemy robić. Ale tutaj chodzi o holowanie czegoś, czyli najprawdopodobniej aut. Dobra. Okej, jedźmy na zarobek. No to mamy chyba ciężarówkę i tak, chyba będziemy tutaj dropić auta. Dropić? Po prostu... nie dropić tego, kurde. Dobra, pośpiesz się, nie mam czasu. Nie dropić tylko, kurde. Holować się, holować. Okej, okay, lecimy. Na pierwsze zgłoszenie. Franklin, we filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Oj, oj, no tak. Jedziemy po pierwszy porzucony pojazd w dzisiejszym odcinku. Będzie się tak chyba będzie jeden porzucony pojazd i wrócimy. Albo może będzie kolejny, kto wie, nie wiadomo. Nie wiemy jeszcze tego dzisiaj. Dobra, przełóż widok na cel. Okej. Okay. Dobra. Gdzie ten cel? To ten menel? Nie, to to auto. Okej, dobra. Idziemy tak i uwaga! To jest ciężkie zadanie, którego nie wiem, czy dam radę. Okej, dobra. Gdyby nie uszkodzić tego auto jeszcze bardziej niż teraz uszkodzone. Dobra, odholuj samochód na parking policyjny. Lecimy tutaj. Czyli wracamy do momentu, w którym byliśmy poprzednio. Do miejsca, w którym byliśmy poprzednio bardziej. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. No i fajnie. trochę za mną wzięło lampę. To mi się nie podoba. Dobra, nieważne. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Okay, czyli w tym miejscu. Tylko, kurde. Chyba. Okej. Okay. Przytrzyma, aby zmienić. No. Okej. Okay. No i ukończono przysługa. Pierwsze zdanie od nieznanych dziwaków. Dobra, to jest chyba. To są chyba jakieś. To będzie chyba jakaś seria zadań pobocznych. Dobra. Mamy kolejnych nieznajomych i dziwaków. Dobra. Lećmy dalej, kurde. Tym razem może pojedźmy na misję popularną, ale pójdźmy się przed... Nie, mamy F.
Mam misję F w domu Franklina. Ale pojedźmy sobie do Simeona, żeby tutaj kurde zachować jakąś. Jakieś coś nowego. Nie no, sobie dzisiaj byliśmy raz do Simeona. Dobra, jedźmy już do Simeona. To już. Jak sobie już tak założyłem, to już tak będzie. Jedziemy tam. Dobra. Coś mi się dzisiaj mocno poprzyło z panem. Otóż jakbym na chwilę stracił kontrolę i pat zaczął sam jechać, ale to nieważne. Dostaliśmy wiadomość. Ziomuś, Dugas wychodzi. Dugas odsiedział swoje. Dryndniemy do ciebie. Nie no. Bro. Kurde, to spolszczenie takich wiesz, takich słów amerykańskich. Jakby ich ładnie określić. Takich amerykańskich ziomków. O, tak to można określić. Okej, tu jest zamknięte, czyli nie tędy. Takich amerykańskich czarnoskórych ziomków. O, afroamerykanów, taki wiesz, taki. Oni mają taki dziwny slang językowy. I wydaje mi się, że. Oj, przepraszam. Ale poleciała. Gruba baba, nie odpuszczę sobie. I dobra, nie. To na tyle zabijania gruby bab. Ale dobra, poleciała, nawet się starała uciec. Wiecie, dostała takiego kurde. Jakby to powiedzieć. Nie ma, że oglądajmy. Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Got you. Don't worry about it. Oj, tego ci chyba nie mogę zaoferować, stary. Ten ziomek mocno manipuluje ludźmi. Z tego co widzimy, nasz Simeon tak samo zmanipulował tamtego ziomka, który był w poprzednim odcinku. Dobra, uda się do domu. Nie ma tutaj kurde sobie zaprzętać głowy. Lecimy do jakiegoś domu w Rockford Hills chyba. Tak, dobra. Ja pamiętam tę misję i wiem, kim jest James DeSanta. Wy pewnie też. W sensie, niektórzy co grali pewnie wiedzą, ale nie wszyscy. Ja sobie będę oczywiście tutaj spoilerował. To by nie miało tutaj sensu, bo spoilerować rozgrywki grając w grę. Simeona dzwoni. Took the bike for yourself, my employee of the... Lamar. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off this boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Złodzieju! Nie wiem. Mam ochotę go zabić, już tego Simeona. Jakiś taki wyszczekany niebo, jak się przed chwilą spotkaliśmy, dobra. No to jesteśmy, kurde, w jakimś dziwnym domu. Nie wiem, co to jest za dom w ogóle. Dobra, dostaj się do domu. Z tych problemu nie ma, dobra, załatw ogrodnika. Okej, okay, L3 się skradamy, tego nie pamiętałem. W trybie skradania poruszasz się ciszej. No shit, bro. Serio. Dobra, podchodzimy. I kółko! Sokołtowaliśmy Birka. Ale Birkowi kurde szczapka odleciała. Nie no, widać, że ręka jak motek, trzeba karpia obłyszyć. Dobra, nieważne. Ach, tak, wiem, że tam skrytobójstwo. Wchodzimy. Nie mogę tam wejść. To mi się nie podoba. Dobra. Zobaczmy sobie tutaj wejście. Nie. To jest chyba auto, które mamy ukraść, ale może niech o to chodzi, w sumie nawet nie wiem. Dobra, lećmy. Jak się tutaj dostać? Zbytnio nie pamiętam. Może zaraz, jak się... Zaraz, już wiem. Już pamiętam. To na dach chyba. O, już słyszymy. Dad! He said I had a massive...
Okej. Bitch! Bożek, jak to skrzeczy. Ej, staram się niepokoić mieszkańców. No to kurde, lecimy tryb skradania. O, jakiś pokój na lewo. Ziomek gra. Okej. No typowy gracz LOLa, widać. Okej. Okay. Koleżanka widać, że po przeżyciach. Okej. Okay. Że idę? Tak, dobra. Dobra, i wchodzimy do auta. No to lecimy dalej. Zabierz samochód do salonu. No to lecimy, mam naszego żółtego śmigacza, który chyba nawet był w poprzedniej misji. Jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, Simeon do dzwoni. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Okej. Okay. Zoom na... Kto by się tego spodziewał, co? Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Oj, Michael, Michael. Jeszcze ktoś jest z Michael, oczywiście. Wiesz, kto by tego nie wiedział. Stop the car. Pull up. Okej, dobra. Jesteśmy już obok tego... That the place? Tego sklepu. Co tam jest? Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast, or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. Wejdź przez okno do salonu, dobra, rozpoczyna się. I uwaga. Kurde. Pieprzone auto przeszkodziło mi w świetnej akcji. Ale się zdenerwowałem, ale dobra. Czas pora władować swoją agresję. Damn. What the fuck are you doing? Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Get out of here, kid. You motherfucker. Okej. Okay. No to mamy pierwszą akcję pobicia i to własnego pracodawcy. Pierwszą akcję, gdzie sterujemy inną, nie wiem, sumiem, ale sterujemy pierwszy raz Michaelem. Dobra. O kurde, mam mnie kontry, dobra. Kwadratem się tutaj chyba... Czekajcie. Zobaczmy. I kontra, mordo. Kontra. Pik. Oj, zaraz go tutaj dobijemy. Oj. I'm telling you something. This thing's gonna need some serious bodywork for it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ale się dziwaczkę poskładał. Oj, lecimy odblokowaną aktora w trybie reżyserskim, Michael. Dobra.
67% lootyright, to musimy chyba zrobić jakąś... Nie wiem, nawet o co tutaj zbytnio chodzi. Dobra. Sprawdzę sobie na szybko, ile jest w tej chwili minut odcinka. Jeżeli jest w tej chwili minut odcinka tak 35, to będę kończył. Czekajcie. 35 minut odcinka, to idealnie, ile mówiłem przed chwilą. Ja wam w tej chwili dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobał, zostaw lajka. Dzisiaj zrobiliśmy 3 misje fabularne, dwie fabularne, jedną niefabularną. Mocno rozkręca się w tej chwili nie tyle, że fabuła, ale bardziej gra. Bo fabuła to się to jeszcze mocno rozkręci. Dzięki wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Widzimy się jutro. Na razie, cześć. I hej. Zostaw łapkę.